Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Mam tutaj coś, czego dawno nie było i nie wiadomo w sumie, kiedy następny egzemplarz będzie. To jest jeden z tych samochodów, już wiecie, o co chodzi. Kia Ceed GT. Color Dark Pentametal, wersja GT. Zapraszam na krótki film. Obejrzyjmy go z bliska. Kia Ceed GT 1.6 turbo, benzyna 7 DCT, 204 konie, wersja GT z pakietem bezpieczeństwa, czyli tajemniczy skrót AEB, reflektory full LED, kierunki, lusterka oczywiście składane, felgi 18 cali, usztywnione zawieszenie, usportowiony wydech, tak to nazwijmy, to już było go przed chwilą słychać, dwie rury wydechowe, które faktycznie są rurami, proszę bardzo. Pływające kierunki, kolor dark pentametal, ciemne szyby, chromy wokół okien, czujnik martwego pola, to pakiet właśnie bezpieczeństwa, plus aktywny tempomat do automatu. Tak wygląda grill wersji GT. Podobają mi się tutaj te czerwone wstawki, takie smaczki, tutaj czerwono. Tutaj mamy radar do aktywnego tempomatu. To jest chyba moje ulubione połączenie z wersją GT, kolorystyczne. Reflektory full LED, wersja poliftowa, to wiadomo. Czerwone wstawki. Miękko, miękko, miękko. Fotel z pamięcią. Włączenie, wyłączenie czujnika martwego pola, logo GT na kierownicy, kierownica ścięta u dołu w kształcie litery D, wielofunkcyjna, czerwone przyszycie, czerwona nitka, fajnie to wygląda. Logo. I ta perforowana skóra jest super. Cyfrowe zegary. Duża nawigacja z dostępem do internetu, Kia Connect. Grzane fotele, grzana kierownica, podgrzewana przednia szyba, indukcyjna ładowarka, automat i tutaj też jest ta perforowana skóra. Czerwona nitka. Fotel, fotel kubełkowy, fotel z pamięcią, fotel elektryczny, z czerwonym przeszyciem również, logo GT, skóra zamsz. Zajrzyjmy do tyłu. Chromowane nakładki na progi, podłokietnik, kanapa dzielona 40x60, dwa isofiksy pod zaślepką, nawiew dla pasażerów tylniego rzędu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, jak to w GT-ku, sufit czarny, pływające kierunki. Bagażnik, zestaw naprawczy i albo mamy schowek, tak jak przed chwilą, albo po prostu głębszą podłogę. Nagłośnienie JBL, więc tu mamy subwoofer, logo GT. Tutaj zaglądać specjalnie nie będziemy. Ciasno się zrobiło, napięty grafik wydań, ale to dobrze, nudy nie ma. Lusterko fotochromatyczne, czyli to jest znowu model Year 2023. Z tego co zauważyłem, to właśnie to się zmieniło. Regulacja wysokości fotela, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, półskóra również. Fajnie wyprofilowane są te fotele. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę.
1.6 turbo, 204 konie. Wygłuszenie pod maską jest. Kluczyk zbliżeniowy. Światła przed chwilą widzieliśmy. Kierunki pływające, proszę bardzo. Ładnie gada ten tłumik. Wydech, przepraszam. Ładnie gada ten wydech. I cisza. Może jeszcze raz. No i w trybie sport tutaj już też głośnik robi robotę. Natomiast co warto podkreślić, tłumik nie ma żadnego głośnika, to jest po prostu otwarte klapy wydechu, tak bym powiedział. Grafika się zmienia, tą grafikę można też manualnie ustawić. Kamera. I kolejka aut do wydania. Tą kamerę można również włączyć w trakcie jazdy, proszę bardzo. Albo przez przytrzymanie tego przycisku możemy również włączyć asystenta tryb wyjazdu. Przez przeklikanie zmieniamy, albo to drive do tego trzeba włączyć, proszę. Albo przez przytrzymanie można włączyć asystenta parkowania. Tu na tym kanale też był pokazany, był instruktaż, jak działa asystent parkowania. Parkowanie automatyczne, równoległe, prostopadłe. Proszę bardzo, jest również asystent wyjazdu z miejsca parkingowego. Czyli jeżeli by się okazało, że tak zaparkujemy, że nie jesteśmy w stanie wyjechać, to możemy również wyłączyć, nie wyjechać asystentem. Schowek na okulary. Tutaj taki mały schowek USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. To też jest znak, że to jest model JIR 2023. Ta roletka. JBL. I fajnie ten JBL gra w tym samochodzie, muszę powiedzieć. Felga 18. To było na tyle, jeśli chodzi o Sida GT. Kolor Dark Pentametal, wersja GT z pakietem bezpieczeństwa. Praktycznie pełna konfiguracja. Jedno, czego brakuje w tym samochodzie, to dachu panoramicznego. Natomiast tutaj nie był potrzebny. Warto wspomnieć, że to trzeci Kia Ceed pana Mateusza. Po raz kolejny dziękuję za zaufanie i życzę szerokiej drogi. Wam dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg mojego filmu. Obecnie niestety takiej konfiguracji zamówić nie można, ale mam nadzieję, że może w jakiejś niedalekiej przyszłości to się zmieni. Trzymam za to kciuki. Dziękuję za uwagę i dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. A Tobie, Mateusz, przyjemności i frajdy z jazdy. Do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.